Tekst Manny na 1 kwietnia, czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie, Ewangelia Marka rozdział 14 werset 38. Komentarz parauzyjny. Charakter pokus poznajemy dokładnie dopiero wtedy, gdy nas ogarną. Gdybyśmy bowiem wcześniej wszystko o nich wiedzieli, byłyby one zaledwie niewielkimi pokusami. Czuwajcie więc i módlcie się zawsze, gdyż jedynym zabezpieczeniem jest bycie przygotowanym. Przeciwnik wasz diabeł rozgląda się bowiem, kogo mógłby pożreć. On zna wasze słabe punkty i jest gotów je wykorzystać. Jeśli chcemy zwyciężyć, wszyscy będziemy potrzebowali łask ducha w sercu oraz Pańskiej łaski ku pomocy w czasie potrzeby. Reprint numer 3178. O, duszo moja, miej się na baczności, bo nieprzyjaciel, ona moc ciemności, napiera usilnie i stawia przeszkody, by nie dopuścić do wielkiej nagrody. Komentarz epifaniczny. Tak długo jak jesteśmy w ciele, pokusy osaczają nas ze wszystkich stron. Nie będą one dla nas pociągające jeśli posłuchamy przestrogi, czuwajcie i módlcie się. Badanie w świetle słowa naszego usposobienia, myśli, motywów, słów, czynów, otoczenia oraz działających na nas wpływów ujawni prawdziwą naturę tych sugestii, a poleganie sercem na mocy Bożej, która może nas wybawić. Wyrażone w prośbach o pomoc w imieniu Chrystusa zapewni łaskę, dzięki której znajdzie się wyjście. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 23 werset 13: A we wszystkim, co my Wam powiedział, ostrożnymi bądźcie. Imienia też cudzych Bogów nie wspominajcie, nie będzie słyszane z ust Twoich. Rozdział 34 Werset 12. Strzeżże się, abyś znać nie stanowił przymierza z obywatelami Ziemi Onej, do której ty w niej idziesz, żebyś to nie było sidłem pośrodku ciebie. Piąta Mojżeszowa Rozdział 4 Werset 9. A wszakże miej się na pieczy, a strzeż duszy twej pilnie, byś znać nie zapomniał na te rzeczy. Które widziały oczy Twoje i aby znać nie odstąpiły od serca Twego po wszystkie dni żywota Twego, i oznajmisz je Synom Twym, i synom Synów Twoich. Psalm 119, werset 9. Jakim sposobem oczyści młodzieniec, ścieżkę swoje? Gdy się zachowa według słowa Twego? Przypowieści Salomonowe rozdział czwarty wersety od 23 do 26. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z Niego żywot pochodzi. Oddal od siebie przewrotność ust, a złośliwe wargi oddal od siebie. Oczy Twoje niechaj na dobre rzeczy patrzą, a powieki Twoje niech drogę przed Tobą prostują. Umiarkuj ścieżkę nóg twoich, aby wszystkie drogi twoje pewne były. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 38 do 46. Tedy im rzekł Jezus: Smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcież tu, a czujcie ze mną. A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Tedy przyszedł do uczniów, i znalazł je śpiące, i rzekł Piotrowi, tak nie mogli przez jedne godzinę czuć ze mną? Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie, duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. Za się powtórę odszedłszy, modlił się. Mówiąc, Ojcze mój, jeśli mnie nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola twoja, a przyszedłszy, znalazł je zasie śpiące, albowiem oczy ich były obciążone, a zaniechawszy ich, znowu odszedł i modlił się po trzecie, też słowa mówiąc. Tedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im, śpijcież już i odpoczywajcie. Oto się przybliżyła godzina, a Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się przybliżył Ten, który je wydaje. Dzieje apostolskie rozdział 20 wersety od 28 do 30. Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży którego nabył przez własną krew. Boć ja to wiem, że po odejściu mojem w niej idą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Pierwszy Koryntów rozdział szesnasty werset 13. Czujcież, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie. Zmacniajcie się. Efezów rozdział 6 werset 18. W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. Ewangelia Mateusza rozdział 6 wersety od 5 do 13. A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy. Albowiem się oni radzi w burznicach i na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi, zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoje. Ale ty, gdy się modlisz, wnieś do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu Twemu, który jest w skrytości, a Ojciec Twój, który widzi w skrytości, odda Ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. Nie bądźcież wtedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niż byście wy go prosili. Wy tedy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. Rozdział siódmy, wersety siódmy i ósmy. Proście. A będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono. Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto szuka, znajduje, a temu, co kołacze, będzie otworzono. Ewangelia Łukasza rozdział jedenasty, wersety od 11 do 13. A któryż jest z was ojciec, którego gdyby prosił syno chleb i zali mu da kamień? Albo prosiłby o rybę, i zali mu zamiast ryby da węża? Albo prosiłby o jaje, i zali mu da niedźwiadka? Ponieważ wtedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go o nie proszą. Rozdział 18, werset 1. I powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzające, iż się zawsze potrzeba modlić, a nie ustawać. Filipensów rozdział czwarty werset szósty. Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem rządności wasze niech będą znajome u Boga. Pierwszy Tymoteusza rozdział drugi werset ósmy. Chce tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez posfarku. Żydów rozdział 4, werset 16, przystąp wtedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego. Pieśni 13 130 136 183, 35, 71, 239. Wiersze Brzasku, 99. Moja modlitwa. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5331. Pytania, jakie doświadczenia związane z powyższym tekstem miałem miałam w tym tygodniu? Co mi w nich pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.